Łukasz Kotur, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą rozmowę Echo 24. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, proszę Państwa, podjął, przypomnę, na początku marca bieżącego roku decyzję o przeprowadzeniu właśnie w najbliższy piątek ogólnopolskiego strajku nauczycieli, a także pracowników oświaty. Moimi Państwa gośćmi dziś w naszym studio są profesor Wojciech Browarny, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. A także pani Krystyna Gmerek, Związek Nauczycielstwa Polskiego, oddział we Wrocławiu. Witam również serdecznie. Drodzy Państwo, na początek pytanie, czy ten protest możemy czytać jako taka odpowiedź na rządowe plany dotyczące reformy edukacji, czy rzeczywiście za tym kryje się jeszcze coś, co dzieje się też w murach szkolnych, jeżeli chodzi o sam sposób zatrudnienia grona pedagogów i być może tego, w jaki sposób też są traktowani, od pensji począwszy, no skończywszy właśnie na czym? Takie otwarte pytanie, proszę, na początek, pan profesor. Te sprawy oczywiście się łączą, bo nauczyciele, nauczycielki w Polsce nie są dostatecznie wynagradzani. To jest niezmiernie ważny zawód dla nas wszystkich, dla naszych dzieci, dla naszej gospodarki, dla przyszłości kraju. Ale strajkujemy także dlatego, a my jako partia Razem popieramy ten strajk, że pozbawiono nas podmiotowości i sprawczości. W demokratycznym państwie tak wielkie zmiany jak reforma edukacji publicznej powinny być naprawdę poważnie konsultowane z całym środowiskiem nauczycielskim, rodzicielskim, ze specjalistami od edukacji. My zostaliśmy przez panią minister Zalewską potraktowani jak piąte koło u wozu. Tak naprawdę tylko protekcjonalnie pani minister powołała się na jakieś tam zdanie ekspertów, a reforma jest przeprowadzana zbyt szybko, zbyt chaotycznie. Nie jesteśmy poinformowani o wszystkich jej konsekwencjach. Obawiamy się, że te konsekwencje będą przykre. Więc ten strajk dotyczy także konkretnych warunków pracy, ale przede wszystkim tego, jakie jest miejsce nasze, społeczeństwa, w podejmowaniu tak ważnych decyzji jak edukacja. Pani Krystyno, czy rzeczywiście Związek Nauczycielstwa Polskiego z całego kraju na początku wystraszył się tego pośpiechu, o którym pan profesor powiedział, a także od tego brak woli dyskusji, jeżeli też dobrze czytamy tą tezę? To znaczy, my jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że nas jak gdyby się informuje, niby nas się zaprasza na wszelkiego rodzaju rozmowy, natomiast jeżeli my wyciągamy jakieś wnioski, prosimy po prostu o to, żeby się z nimi zapoznać i odpowiedzieć nam, co sądzi na to MEN. Na to MEN nie odpowiada nam. Po prostu jest informacja, że tak ma być i tak to nam przedstawiają. Czyli nie ma, że tak powiem, dyskusji z nami. Po prostu mówi się, tak, będziemy wam, damy wam programy do pierwszej, czwartej, siódmej klasy, nowe podstawy programowe, bo tak mają być. Natomiast jakie podstawy będą dalej, to nie wiadomo. Nie wiadomo, czy to wszystko będzie się razem wiązało, czy nauczyciel, który po prostu podejmie tą edukację, będzie mógł kontynuować, czy to wszystko się razem powiąże, czy nie będzie jakiś luk, prawda? Już nie mówiąc o tym, co się stanie, jeżeli no, będą zlikwidowane gimnazje i naraz w 2019 roku pojawi się w liceum ogólnokształcącym jak gdyby 3 roczniki, bo pamiętajmy, że wtedy pojawią się ci, którzy skończyli gimnazjum, ci, którzy skończą 8 klasę, no i w tych rocznikach są nie ci, które poszły trochę wcześniej. I zobaczymy wtedy, jak to pójdzie, bo tej korelacji nie ma. I nauczyciele są wystraszeni tym, co otrzymują, prawda? Coś powstaje, coś się pojawia i naraz znowu jest cofane albo znowu przekształcane i znowu zmieniane. Więc to tak nie może być. Po prostu zacznijmy tę reformę spokojnie i powoli. Ale też nie likwidujmy tych gimnazjów, bo naprawdę ja nie mam argumentu na to, żeby powiedzieć, że te gimnazja są złe. I nie usłyszałam takiego argumentu na razie, takiego naprawdę solidnego argumentu, że trzeba te gimnazja zlikwidować. Więc nie widzę, czemu mamy się cofać. W takim razie, jeżeli dobrze czytamy zdanie Związku Nauczycielstwa Polskiego, zostaliście Państwo postawieni przed faktem dokonanym. No tak, ale to również konkretne postulaty, które mam nadzieję także wybrzmią w najbliższy piątek, o których także nauczyciele przypominają. Proszę powiedzmy jeszcze naszym telewizom,
o tych deklaracjach, które być może faktycznie w piątek zostaną poruszone, o jakiej perspektywie czasowej też mówimy, do kiedy Państwo chcielibyście, żeby ten spokój został gdzieś tam formalnie podpisany, no bo to nie tylko apel o podwyżki, to również stanowiska pracy, które Pani między słowami stanowiska powiedziała. Pracy, dlatego że nie jesteśmy, najpierw było powiedziane, że nikt nie straci pracy, prawda? Teraz już po prostu mówi się o tym, że jednak będzie niż demograficzny i tej pracy niestety nauczyciele niektórzy nie będą mieć. Teraz pod wpływem tego, że przyszło do nas programy i wiadomo, ile kto nauczyciel będzie, ile mógł nauczać przedmiotów godzinowo, wychodzi, że na przykład nauczyciel przyrody, który będzie miał jedną godzinę w czwartej klasie, to będzie łączył etaty, no nie wiem na ile placówek, żeby ten etat generalnie mieć, jeżeli nie ma no jakiegoś innego przedmiotu, drugiego do nauczania, prawda? Czyli warunki pracy nie mogą się zmienić na takie, które po prostu będą niekorzystne. Właśnie o to walczymy, tak? Żeby ten nauczyciel jednak więcej poświęcał się dzieciom, bo tu chodzi o dzieci. I jeżeli nauczyciel po prostu będzie przemieszczał się z jednego budynku do drugiego, to on nie będzie też jak gdyby utożsamiał się z daną szkołą, nie będzie po prostu przynależał do jakiejś społeczności, nie będzie miał czasu na to, żeby nawet porozmawiać z tymi dziećmi, bo przypominam, że my nie mamy 18 godzin, tak jak cały czas się o tym mówi, tylko mamy 40 godzin. To, że mamy 18 godzin dydaktycznych i to nie wszyscy, bo tylko nauczyciele, ci, którzy po prostu robią te ramówki, nie oznacza, że tylko 18 godzin spędzamy, prawda? Jest mnóstwo innych rzeczy, które należy zrobić w tym czasie i żeby naprawdę tym dzieciom poświęcić czas i żeby z nimi porozmawiać, bo często jest tak, że one potrzebują rozmów, przede wszystkim rozmów i żeby wytłumaczyć niektóre rzeczy. Naprawdę nauczyciele zostają i robią, pracują z tymi. Skoro pracujemy dla pieniędzy, powiedzmy jeszcze o wątku wynagrodzenia, to znaczy z jednej strony, kiedy czytamy też postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego, wiemy raz, że Państwo chcecie, aby po prostu wynagrodzenie nie zostało obniżone. Z drugiej strony natomiast słyszymy także o takim warunku podniesienia tej płacy minimalnej o 10%. To w licytacji dobrze wygląda, bo przynajmniej, żeby jeden z warunków nie został spełniony, czy tam spełniony, to już będziecie Państwo z pewnością spokojni. No właśnie, kwestia wynagrodzenia, proszę jeszcze o tym powiedzieć. Kwestia wynagrodzenia, no to wszystko zależy od tego, kto na to jak patrzy, prawda? Jeżeli jest to młody nauczyciel i on naprawdę dopiero przychodząc do szkoły otrzymuje pensję, z którą nie ma możliwości wyżyć, jeżeli musi wynająć mieszkanie, jeżeli musi dojechać do pracy, jeżeli ma na utrzymaniu rodzinę, no to już się robi po prostu problem. Jak i inne problem, grupy, prawda? Zawodowe w naszym tak kraju, jak inne, i nie wszyscy, tak, możemy powiedzieć. Tylko, że chciałam powiedzieć, że nauczyciele to jedna z takich grup chyba, która ma spory staż i przygotowanie. Poświęciła się jednak pracy, no i też ma po prostu taki bagaż, który niesie za sobą, że jednak jesteśmy odpowiedzialni za tą młodzież. Nie tylko w sensie de stricte, że mamy ich wychować, ale również nauczyć, a to jest bardzo duża odpowiedzialność. I my nie możemy rodzice, jak gdyby proszę od razu powiedzieć, a tutaj nie ma jakiegoś oburzenia ze strony samych rodziców? Znaczy też, żeby nie odnieśli wrażenia, że nagle nauczyciele stawiają się w jakiejś pozycji uprzywilejowanej, no bo co też z tymi dziećmi w najbliższy piątek zrobić? No ja też jestem rodzicem, ojcem, mój syn jest w gimnazjum. Jak najbardziej popieram ten strajk z takiego prywatnego punktu widzenia, bo chciałbym, żeby nasze dzieci były oddawane w ręce osób dobrze wynagradzanych, dobrze wybranych do tego zawodu, które są zadowolone ze swojego miejsca pracy. Wtedy efekty pracy z dziećmi będą o wiele lepsze. No powierzamy nauczycielom, nauczycielkom to, co najważniejsze, nasze dzieci. To musimy zadbać o to, żeby ci, którzy zajmują się naszymi dziećmi, naprawdę czuli się dobrze w tej pracy i najlepiej, jak mogą, ją wykonywali. Panie profesorze, pan powiedział, że akurat to z tej strony prywatnej, no ale tak się również szczęśliwie składa, że ze względu na przynależność do partii Razem, państwo stworzyliście, no właśnie, jak to kolokwialnie nazwać na potrzeby naszej rozmowy, koalicję, umówmy się, ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego dotyczącą wspólnego zbierania podpisów pod ogólnopolskim referendum o reformie właśnie. Przypomnijmy, proszę państwa, to niespełna miesiąc temu. Proszę powiedzieć jeszcze, jak ta współpraca na tej linii u państwa przebiegała, no i także co z samym referendum? Wyniki wiążące będą? Silny głos Polaków, Dolnoślązaków? To na razie nie jest koalicja, to jest porozumienie w imię ważnych wspólnych spraw. Związek Nauczycielstwa Polskiego od stulecia walczy o jakość polskiej szkoły, o jej niezależność, wysoki poziom, prawa nauczycieli, prawa młodzieży. I partia Razem
w sensie programowym zgadza się właśnie z tym punktem widzenia. Więc nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy popierali działania związku. Solidaryzujemy się także z tym strajkiem, który uważamy, że jest potrzebny, że to jest społeczny głos w debacie o tym, jaka powinna być reforma polskiej edukacji. I to było też również głównym przewodnim mottem tego referendum, przypomnijmy naszym telewidzom? No, w referendum chodzi o to, czy zgadzamy, czy nie zgadzamy się właśnie z projektem reformy minister Zalewskiej. To jest na razie takie wstępne pytanie. Ono będzie dopiero potem sformułowane, jeżeli referendum wejdzie pod obrady i zostanie może przyjęte. Na razie to ma być głos społeczny, że nie chcemy jako rodzice, nauczyciele, ludzie zainteresowani edukacją być pominięci. My też mamy prawo się wypowiedzieć, potrafimy się zorganizować i wystąpić w obronie naszego głosu. To jest idea tego referendum. Powiedzmy jeszcze o liczbie samych podpisów. Jak popatrzymy na nasz okręg, czy takimi danymi już również Państwo dysponujecie, a nawet i w skali całego kraju? To znaczy w skali całego kraju nie mogę powiedzieć, tak, ale mniej więcej tak 15-16 tysięcy już na pewno mamy, albo i nawet i więcej. Wszystko musi spłynąć do 31 marca, więc czekamy to. I tutaj dopytajmy, czy wtedy zostaną listy zamknięte, czy ta data będzie wiążąca? Listy zostaną zamknięte, tylko po prostu no, na pewno nie dotrą jeszcze wtedy możliwe do Warszawy, natomiast do 31 marca mamy obowiązek zadzwonić i poinformować po prostu nasz zarząd główny o tym, ile jest na tych listach głosów. No i my po prostu taki telefon wykonamy i wtedy zobaczymy, wtedy policzą to, po prostu jest skala całego kraju, myślę, że tych głosów będzie dosyć sporo, dlatego że dopiero teraz zaczyna się jak gdyby nawał tych, że się pojawiają te po prostu listy, dlatego że mieliśmy to sporo czasu, no i ludzie dopiero do nas przychodzą i oddają te listy. Chciałbym jeszcze poruszyć wątek rodziców, ponieważ Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował swojego czasu o to, aby zrozumieć to, co będzie się działo w piątek, to znaczy, że do protestu dojdzie, no właśnie, ale ten wątek jeszcze samych dzieci w szkołach, czy Związek Nauczycielstwa Polskiego też jakoś to poukładał i możemy rodziców uspokoić również, żeby to dzieci wysyłać do szkoły, czy nie wysyłać, a jeżeli będą dzieci w szkole, to czy zajęcia się odbędą? Czy mogę dodać jedno zdanie do zbierania głosów, bo partia Razem nie tylko popiera to referendum, ale czynnie się angażuje. My tutaj w Okręgu Wrocławskim zebraliśmy ponad 1700 głosów. Po prostu nasze członkinie, członkowie wyszli na ulicę i zbierali te podpisy i przekazaliśmy je dzisiaj pani prezes Chodubskiej, prezes zarządu dolnośląskiego ZNP. Uważamy, że to był nasz obowiązek, żeby także zaangażować się praktycznie. Rzeczywiście, krótko podsumowując wątek, do którego pan profesor wrócił, decyzję o przeprowadzeniu strajku poprzedzone zostało właśnie przez referendum w samych szkołach. Natomiast chciałbym jeszcze raz dopytać o samą akcję i o to, co na te dzieciaki będzie w szkole czekało. I czy jeszcze również, pani Krystyno, możemy powiedzieć, czy ta akcja jest rozłożona nie tylko na szkoły podstawowe, gimnazja, czy nawet na przedszkola, też żeby uświadomić. Uczestniczą w tych przedszkola i szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne, jeszcze mogę tak mówić, bo jeszcze istnieje ta nazewnictwo. Różnie to przeprowadzono, prawda? Nie wszystkie się włączyły, niestety, placówki z tego... Jak państwo sobie tłumaczycie to, że faktycznie niektórzy nauczyciele nie przystąpili do tego strajku, można odnieść wrażenie, no, że jednak walczycie w imię dobra każdego pedagoga, ale faktycznie, jak popatrzymy na liczby w okolicach ponad 80 placówek w naszym regionie, jak też czytać tego typu zachowanie? Strach przemawia przez nauczycieli według państwa? Czy może kwestia organizacji i logistyki tutaj powinna być lepiej dopieszczona? Nie, przede wszystkim mi się wydaje, że chyba strach z tego względu, że może się to wiązać na przykład z utratą pracy. Nie wiem, dlaczego powstało takie zagadnienie, że jeżeli się przystąpi do strajku, to po prostu ja mogę utracić jako pierwsza osoba tą pracę. Wcale tak nie musi być, bo pamiętajmy, że to dyrektor zatrudnia i dyrektor zwalnia, więc nie ma takiej możliwości, żeby po prostu zostali osoby te zwolnione. Ale żeby cokolwiek takiego powstało, to po to są właśnie związki zawodowe ZNP, żeby po prostu stanąć w obronie tych pracowników, prawda? I pamiętajmy, że to jest jednodniowy strajk, jeden dzień, a to, co się stanie później, jeżeli po prostu nie weźmiemy w swoje ręce właśnie, nie pokażemy, że się nie zgadzamy, że to jednak nie powinno w taki sposób przebiegać, to będzie na długie lata procentowało i to dotknie właśnie nasze dzieci. Panie profesorze, nieetyczne zachowanie innych związków zawodowych?
to również tutaj widzimy taki ukryty mechanizm, o którym za głośno się nie mówi. Samo działanie kuratorów oświaty też wzbudza u niektórych wątpliwości? To w szkole działają różne związki, oprócz Związku Nauczycielstwa Polskiego, także Solidarność Nauczycielska. I niestety wydaje mi się, że właśnie w tym momencie, w tych latach, ten wielki związek, Solidarność, z wspaniałą, heroiczną przeszłością, ogromnym autorytetem, w tej chwili może roztrwonić ten autorytet. Bo wyraźnie Związek Solidarność jednak nie stoi po stronie środowiska szkolnego, nauczycieli, nauczycielek, rodziców i dzieci, tylko po stronie resortu. Czyli nie postawa bierna, tylko rozumiem, że tak nieoficjalnie też pan profesor... Związek zawodowy jest od tego, żeby bronić praw... Jest to za reformą i za tymi zmianami. ...pracowników, żeby bronić grupy społecznej, która może stracić w wyniku różnych przemian politycznych. A Związek Solidarność niestety, przede wszystkim jeśli chodzi tutaj o zarząd tego związku, opowiada się zdecydowanie po stronie rządzących. To jest nieporozumienie. Ja się obawiam, czy właśnie w ten sposób Solidarność całkowicie nie straci tego wielkiego autorytetu w oczach polskiego społeczeństwa. To, korzystając z okazji, kieruję tę uwagę do ludzi Solidarności. Po której stronie powinien być związek zawodowy, jeśli nie po stronie tych, którzy pracują? To na koniec jeszcze proszę przypomnijmy, kiedy tak naprawdę cała akcja rusza, gdzie się Państwo także organizujecie u nas we Wrocławiu? To znaczy ja mogę powiedzieć na temat swojej pracy i swojej jak gdyby dzielnicy Krzyki, tak? Ja po prostu o 7:30, a nawet i wcześniej pojawię się w swojej szkole w gimnazjum numer 23. Tam podpisuję listę, że przystępuję do strajku, po czym po oddaniu tej listy muszę wrócić niestety do biura i na chwilę pożegnać swoje koleżanki i kolegów, bo muszę po prostu zebrać ile osób przystąpiło do strajku i podać taką informację do okręgu. Następnie chciałabym, myślę, że to mi się uda, być w każdej placówce, która przystąpiła na terenie Krzyków do strajku i tam po prostu porozmawiać z ludźmi, jednocześnie im dziękując za to, że po prostu przystąpili, nie bali się i uważają, że tak powinni zrobić. Rozumiemy, że rzeczywiście analogicznie to wszystko będzie wyglądało w innych placówkach. Strajk, przypominamy, będzie jednodniowy. W większości szkół potrwa od godziny 7:30 do około 15:30. To już tak naprawdę na koniec. Jeszcze pani Krystyna chciałam zapytać o te dzieciaki. Posyłać mają rodzice te dzieci do szkoły, czy nie? Będą zajęcia według Związku Nauczycielstwa Polskiego? To jest po prostu już, że tak powiem, w gestii rodziców. Ja myślę, że jeżeli dobrze przemyślą i zastanowią się, czy mają posłać, to poślą albo nie. Zawsze opieka będzie, bo nie ma takiego nauczyciela, który by powiedział, że tymi dziećmi się nie zaopiekuje, bo to nie leży w naszej gestii. My zawsze patrzymy się przez pryzmat dziecka i najważniejsze jest dla nas dobro dziecka. Natomiast w tych placówkach, które na pewno będą strajkować, dyrektorzy już o tym wiedzą i informacje poszły do rodziców, tak, że po prostu ta placówka przystępuje na przykład do strajku. I to rodzice powinni zdecydować, czy to dziecko powinno się pojawić, czy nie. Ja tylko przypominam, że w tych placówkach po prostu nauczyciele odstępują od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych. A my, żeby okazać solidarność, w piątek o 18:00 spotykamy się pod pręgierzem na rynku. Solidaryzujemy się z nauczycielami, którzy będą strajkować, a pani minister dedykujemy pręgierz. Panie profesorze, to jednak dopytam. Państwo, czego spodziewacie się tak naprawdę po tym strajku, już tak stricte od strony politycznej? To znaczy, czy rozmowa i chęć dialogu znowu będzie czymś, co będzie wystarczyło? Spodziewamy się społecznej mobilizacji. W Polsce nam tego brakuje. My, obywatele, obywatelki, musimy nauczyć się organizować, działać razem w obronie naszych praw i walcząc o najważniejsze sprawy w tym kraju. I nauczyciele to jest takie środowisko, które zrzesza ludzi wykształconych, kompetentnych, zaangażowanych właśnie w pracę z innymi. Więc uważamy, że należy okazać solidarność nauczycielom, żeby właśnie podnieść ten poziom zaangażowania społecznego Polek i Polaków. Profesor Wojciech Browarny, Partia Razem, a także pani Krystyna Gmerek, Związek Nauczycielstwa Polskiego, oddział we Wrocławiu, byli moimi państwa gośćmi. No i drodzy państwo i sami rodzice, po prostu w tym dniu uzbrójcie się w cierpliwość. To wszystko w tej rozmowie Echo24. Dziękuję także za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję państwu. Dziękuję.